jesteśmy bezpieczni. Sponsorem kanału jest XTB, polska platforma inwestycyjna o zasięgu globalnym. And still, Ibrahim Czuzigajew, wielkie gratulacje, KSW 77, pełen dystans. Co więcej mogę powiedzieć? Pozdrawiam Ciebie, pełny bój, weteranowy bój, co jeszcze mogę powiedzieć? Pozdrawiam. Dziękuję bardzo, ja szczęśliw, nie chcę больше. Dziękuję bardzo, jestem szczęśliwy. Po walce była lekka wymiana z przeciwnikiem słów. Czy możesz zdradzić, co tam się wydarzyło jeszcze po walce w klatce? Po boju ty z przeciwnikiem coś tam pogovorił, możesz tam сказать, co именно вы говорили? To всего лишь było niedopanimanie za усталости обоих, просто друг друга не поняли. Вот и все, мы это замяли сразу же, как чуть-чуть отдохнули. To było troszeczkę niedorozumienie z obu stron, byliśmy zmęczeni, po prostu doszło do spiny, a tak było po prostu niezrozumiałe i wszystko jest wyjaśnione. To była duży szacunek, należy oddać swojemu przeciwnikowi, bo ma głowę ze stali, twoje ciosy ogromnie dużo ważą, jak on to przetrwał. Czy ty czułeś, że była szansa, aby skończyć ten pojedynek przed czasem? Ogromne uważenie twojemu zapilniku, потому что ты его столько раз потрясал, он не падал. Co tam było na końcu? Czy czuł, że może skończyć ten pojedynek wcześniej, przed czasem? Czuł ty, że ty możesz go zakończyć? Да, конечно, я был уверен, что я могу закончить, но из-за того, что бой длинный, пятираундовый, не хотелось идти ва-банк, поэтому чуть-чуть экономил свои силы, зная, что я его могу вновь и вновь поймать. Потому что если ты один раз его поймал, ты знаешь, что дальше ты можешь его еще раз поймать. Który moment walki był taki? No, przepraszam. Ty to rozumiesz, ale niektórzy nie rozumieją. Teraz się zgubiłem, widzisz. Czułem, że mogą go skończyć, ale nie chciałem ryzykować pójściem na wymianę, bo walka pięciorundowa, więc trzeba było oszczędzić trochę sił. To poczekajmy jeszcze chwilkę, to ja może zadam to pytanie. No tak, zrozumiałem akurat, to prawda. No. Let's go. Który moment tej walki był taki dla ciebie najtrudniejszy, którym poczułeś największe zagrożenie ze strony przeciwnika? Który moment boju to był sam najtrudniejszy moment, gdy ty poczułeś, że możesz coś tak? Ну, на самом деле, я каждую секунду испытывал опасность с его стороны. Я и раньше, и до боя заявлял. Я пришел этот вес с недовесом. Это не мой вес. И я понимаю то, что каждый удар тут может многое решить. Поэтому ни одну секунду я не терял фокус. Nie traciłem skupienia ani na sekundę, bo ponieważ ja przyszedłem z niższej wagi i wiem, że tu każdy cios waży, więc uważałem za każdym razem. Nie było, że był jeden moment, po prostu pilnowałem się zawsze. Czy wybiegasz w przyszłość, jesteś mistrzem organizacji KSW, więc pytanie, czy już jakieś kolejne plany na kolejne walki, czy może już widzisz jakiegoś pretendenta do walki o pas? Смотря на будущее, кто для тебя соперник? Кого ты видишь для себя соперника? Двое самых сильных я побил, а там посмотрим, пока я не вижу никого. Да я, в принципе, не знаю никого. Двух найчастых побиваем, далее не знаем, шеже мое знать, не знаю никого далее. Это не то, что я их не уважаю, просто я действительно не знаю, кто они. Это не видел. Не для того, что их не шаную, я просто не знаю еще далее в категории, кто есть, не видел еще. Tak, na gorąco, jak się czujesz zdrowotnie, czy trochę zdrowia ci ta walka jednak zabrała i kiedy ewentualnie chciałbyś powrócić do klatki, czy potrzebujesz więcej czasu na regenerację? Jak ty sobie czujesz po boju, zdrowie, mnogo zabrało zdrowie i kiedy ty widzisz swój следующий бой? No ja думаю, że ja do miesiąca Ramadan jeszcze bój prowadzę. Я надеюсь на это. Хотя КСЛАБ у меня один раз уже кинули. Они в этом году 3 боя мне обещали. Дали только 2. Поэтому, а по здоровью, на самом деле, у меня было намного больше травм до боя, нежели чем получил во время боя. Поэтому... А если хочешь о поводу, чему вручишь до Рамадану, КСУ трохом мне тут айтен. Мели в том году дать 3 валки, не удалось это шесть сделать. А что до... Они меня недооценили, думали, я нарко не побил. Мишели хиба же... Недооценили меня, попросту мишели. Czyli chyba, że nie pobije Narkuna, więc rzucili taką ofertę, że mogą dać 3 walki w roku. Ale wracając do kontuzji, to zawsze mam przygotowane więcej kontuzji niż
niż dostaję na walce. To na koniec jeszcze pytanie, czy planuje podbój może innej kategorii wagowej? Wiemy, że walczy w kategorii 84. Czy widzi tam też swoje perspektywy w zdobyciu pasa? Ja понял. На 84 килограмма я не пойду, не спущусь на 84. Почему? Потому что пока момент еще выступает, мне там делать нечего. И мне намеком момент это сам сказал. Ну, я и сам понимаю то, что пока момент активен, не буду путаться под ногами. Если хочу 84, то не да, плюс что... еще Солдич сбежал. Если хочу 84, то не мам что там робить, потому что там активный момент. To jest jego kategoria, a do tego Soldić uciekł, więc nie ma co tam robić. Czy ty się dobrze bawiłeś w tej walce, bo momentami miałeś taki styl bardzo odważny, pokazywałeś swojemu przeciwnikowi, że nie robią na tobie wrażenia jego ciosy. Czy dobrze się bawiłeś? Ty mi podobałeś boju, ty wyglądał, że ty propuskajesz, ty rad tym boju. Короче, он дается халхусом, ногчим, а по-русски трудно jest to tłumaczyć. Ja po prostu. Change, dajesz radę. Change. I'm fighter, I'm not translator. Tak. Samo dolar, ja ba. Ty pokazywał иногда, что ты не делаешь, да, ничего не делает. Мол, смотри. Да, я понял. Ну, конечно, если бы я не радовался этому бою, если я не радовался бы процессу, я бы, наверное, так его не вел бы. Я пытался бы засушить бой, понимая, что соперник намного тяжелее бьет. Но я парировал его удары, я наслаждался процессом и... Все было шикарно. Так, всем все... Я люблю показывать шоу. Мы на взвешивании, он мне предложил, давай закатим бой вечера. Я поддержал эту идею, я сдержал свое слово. Bawiłem się walką, bo lubię dawać takie show. Poza tym rywal na ważeniu powiedział, zróbmy walkę wieczoru, to mu dałem tą walkę wieczoru. Poza tym przepuszczałem jego ręce, widziałem jego ręce, więc bawiłem się, cieszyłem się tą walką. To jest moja praca. Tego nie powiedział, akurat od ciebie. Daję, chcemy skończyć, bo walka zaraz. Dziękujemy bardzo. Dobrze jest mieć wybór, szczególnie w inwestycjach. Dlatego warto wybrać XTB. Ty decydujesz, w co chcesz zainwestować. Wybierz XTB i inwestuj w ponad 5500 instrumentów finansowych. Safety.pl. Jesteśmy bezpieczni.